Rozwiąż układ równań i naszkicuj rozwiązanie w układzie współrzędnych. A mamy tutaj układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Pierwsze równanie 4x minus 2y równe 5. Drugie równanie 2x minus y równe 5 drugich. Może spróbujmy rozwiązać ten układ równań metodą przeciwnych współczynników, czyli postaramy się wyeliminować z równań x. Wobec tego w pierwszym równaniu mamy współczynnik 4, w drugim 2, a chcielibyśmy mieć minus 4, żeby nam to się uprościło, czyli mnożymy drugie równanie przez minus 2. Wobec tego minus 2 razy to jest minus 4x, minus 2 razy minus y to jest plus 2y, jest równe 5 minus 5. No i pierwsze równanie jest 4x minus 2y równe 5. Dodajemy teraz te równania stronami. X nam się upraszczają, prawda? Minus 4x plus 4. Ale o, proszę zobaczyć, że również y nam się upraszczają, prawda? Czyli plus 0 i razy y. No i po prawej stronie mamy minus 5 plus 5, 0. Czyli co myśmy dostali? Dostaliśmy na równanie 0 równe 0. To jest bez wątpienia prawdziwe równanie, ale ono nie jest żadnym warunkiem na x i y. Czyli wydaje się, że no właściwie jaka jest sytuacja? Jakie są rozwiązania? No i żeby to zobaczyć sobie tak bardziej na palcach, wiemy, że każde z tych równań reprezentuje prostą. No więc może naszkicujmy te proste reprezentowane przez oba te równania, czyli może w postaci kierunkowej, to wtedy będzie najlepiej widać. Może pierwsze równanie to będzie na zielono napiszę. Naszkicujmy pierwsze równanie. Czyli mamy 4x minus 2y równe 5. Czyli co? Najpierw odejmuję 4x. Wtedy mamy równanie minus 2y równe minus 4x plus 5 i dzielimy wszystko przez minus 2 i dostajemy równanie pierwszej prostej w postaci kierunkowej y równa się 2x przez tu przez minus 2 dzielimy, czyli jest minus, czyli tak, 2x minus 5 drugich. No naszkicujmy tę prostą, czyli współczynnik kierunkowy jest 2, x równe 0, y równe minus 5 drugich, czyli powiedzmy tu. No i teraz współczynnik kierunkowy 2, czyli 1 w prawo, 2 do góry, tak? Czyli tu będzie 1 w prawo, 2 do góry. I 1 w lewo, 2 do dołu. No, czyli to będzie jakaś, i znowu 1 w prawo, 2 do góry. Tak, to jest ta prosta. Czyli to jest prosta y, opisane pierwszym równaniem, y równe 2x minus 5 drugich. Teraz drugie równanie. Drugie równanie to jest 2x minus y równe 5 drugich. To było to. Czyli co? Odejmujemy 2x ponownie. Nie ponownie, tylko tym razem odejmujemy 2x. I mamy równanie minus y równe minus 2x plus 5 drugich. I mnożymy przez minus 1. I otrzymujemy równanie y równe 2x minus 5 drugich. Czyli widzimy, że to jest dokładnie to samo równanie co pierwsze. To jest ta sama prosta. Czyli oba te równania reprezentują nam tę samą prostą. I wszystkie punkty na tej prostej, ich współrzędne, są rozwiązaniami naszego układu równań. Nasz układ równań posiada nieskończenie wiele rozwiązań. Teraz, no zobaczmy, gdybyśmy tutaj to równanie drugie, zamiast mnożyć przez minus 2, pomnożyli przez plus 2, czyli powiedzmy, że je pomnożymy tutaj przez plus 2, to jakie równanie byśmy dostali? 2x razy 2, czyli 4x,
minus 2y równe 5. Czyli byśmy dostali równanie pierwsze. Czyli innymi słowy, ten nasz układ równań to w zasadzie jest jedno równanie zapisane na dwa różne sposoby. Oba te równania reprezentują jedną prostą i wszystkie punkty, wszystkie współrzędne x, y wszystkich punktów na tej prostej są rozwiązaniami naszego układu równań. Nasz układ równań ma nieskończenie wiele rozwiązań, no i taki układ równań nazywamy układem nieoznaczonym.